Klipacze, jak swen jeździ na monocyklu, dla mnie to jest mistrzostwo. Utrzymać równowagę na jednym kole. Ale to jest też metafora. Metafora utrzymania równowagi w przywództwie. Też jedziemy na jednym kole. No i pytanie, czy te szprychy tego koła są tej samej długości? Żeby to koło miało swój kształt, foremny kształt. No to to koło monocykla jednak musi być dobrze przygotowane. Spójrzmy w perspektywie przewództwa i z Rikusa siedmiu obszarów. No i zadanie dla Ciebie też dla mnie. Spójrzcie. Czy te wszystkie sprychy, wszystkie obszary są tej samej długości? A może któraś jest zbyt krótka albo zbyt długa? To zadanie dla Ciebie, co zrobisz teraz, dzisiaj, jutro, w tym tygodniu, w tym miesiącu, w tym roku, żeby wyrównać, żeby to Twoje koło było kształtne, żeby tak jak ten monocykl Svena, żeby Cię dobrze prowadziło w równowadze, w harmonii. Zastanów się, zaplanuj i wyrównaj. Podejmij takie działania, które wyrównają Twoje koło siedmiu obszarów przywództwa.